Ach, 2020. Możecie chyba śmiało przyznać, że były to niesamowite 365 dni. Gdyby istniała nagroda Year of the Year, w tym roku 2020 zdeklasowałby konkurencję. Kończąc żarty, no to chyba gorzej już być nie mogło. Mogliśmy być świadkami III wojny światowej, Australia spłonęła, a na deser globalna pandemia, która zamknęła nas wszystkich w domach. Patrzmy natomiast na pozytywy. Na YouTube pojawił się nowy, przystojny gracz, który już wkrótce będzie na samym szczycie polskiej sceny wrestlingowej. Przechodząc płynnie do samego wrestlingu, no to nam jako fanom tej rozrywki sportowej dosyć mocno się upiekło. Chociaż świat miałby się walić, to WWE wraz z innymi federacjami wciąż wypuszczać będą swój program. Ten rok różnił się jednak od poprzednich. Trzeba przyznać, że wrestling bez fanów jest jak impreza sylwestrowa bez znajomych. Niby się da, ale jednak to nie to samo. Mimo tego wciąż największa federacja świata potrafiła stworzyć kilka niesamowitych momentów oraz gwiazd, o których dzisiaj sobie porozmawiamy. Myślałem o tym, czy nie zrobić listy skupionej na zawodnikach z wszystkich federacji, jednak wolałem skupić się na tym, co oglądam regularnie. Kończąc ten przydługi wstęp, zapraszam Was na ranking 10 najlepszych wrestlerów WWE w 2020 roku. Przed rozpoczęciem odcinka oczywiście zachęcam do pozostawienia łapki w górę oraz subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robisz. Jako, że w rankingu mogło pojawić się tylko 10 zawodników, podam teraz listę tych, którzy byli najbliżej, żeby w tym gronie się znaleźć. Rhea Ripley, Finn Balor, Kylie O'Reilly, Jey Uso, Sami Zayn, Walter, Johnny Gargano i Andrade. Albo wiecie co, numer 11 Andrade, bo to jest mój ranking i mogę z nim robić co chcę. Myślę, że bez większych kontrowersji możemy przejść dalej. Numer 10 AJ Styles. Rozpoczynamy listę od iście fenomenalnego zawodnika. Rok 2020 AJ rozpoczął od drobnej kontuzji, której nabył podczas Royal Rumble meczu. Było to jednak niczym w porównaniu z tym, co stało się na WrestleMania, gdzie podczas Boneyard meczu został zakopany żywcem. Nie przeszkodziło mu to potem wystąpić podczas Money in the Bank w starciu o walizkę, którą prawie zdobył. Następnie wygra na turnieju o zwakatowane mistrzostwo interkontynentalne. Po kilku niesamowitych starciach, takich jak z Danielem Bryanem, Drugulakiem czy jeszcze wtedy Mattem Riddlem, Styles stracił swój tytuł na rzecz Jeffa Hardiego. Ich rywalizacja zakończyła się na Clash of Champions podczas niesamowitego Triple Threat Ladder meczu, po którym AJ został przeniesiony na Raw. Na czerwonej tygodniówce The Phenomenal One również odnosił sukcesy, prowadząc tam Raw jako samozwańczy kapitan do jednostronnego zwycięstwa na Survivor Series, a następnie walcząc o pas mistrzowski WWE na ostatniej gali pay-per-view, czyli TLC. Nie zapominajmy też, że w tym czasie dołączył do niego Omos. Przez cały ten czas AJ wykręcał świetne pojedynki, a na mikrofonie był jednym z najlepszych w całym World Wrestling Entertainment. Myślę, że miejsce 10 to minimum, gdzie musiał się znaleźć. Numer 9. The Fiend Bray Wyatt. Na początku roku mogło się nam wszystkim wydawać, że 2020 będzie należeć do Braya. Wszystkie nasze marzenia legły jednak w gruzach po porażce Finda z Goldbergiem na Super Showdown. Każdy fan wrestlingu jednogłośnie wtedy stwierdził, że jak dotąd niepokonana postać Wyatta została zakopana. Na całe szczęście, niesamowity Firefly Funhouse match podczas WrestleMania uratował Braya, który następnie skupił się na ówczesnym mistrzu Universal, Braunie Strowmanie. Rywalizacja ta miała swoje wzloty i upadki, jednak wszystko zakończyło się na SummerSlam, gdzie Fiend w końcu odzyskał swój tytuł. Szkoda tylko, że wszystko zostało przyćmione przez pewnego jego mościa. Po niesamowitym, tygodniowym title reignie, Bray przeszedł na Raw, gdzie skupił się na Randym Ortonie. Wszystkie jego segmenty z Alexą, zarówno w Firefly Funhouse, jak i poza nim, wychodziły świetnie i miejmy nadzieję, że po tym jak został on spalony, powróci on jeszcze w lepszej wersji samego siebie. Numer 8. Keith Lee. Będąc szczerym, trudno ocenić ostatni rok w wykonaniu tego zawodnika. Gdyby pod uwagę wziąć tylko czas do TakeOver 30, jednak przejście do main rosteru nie wyszło mu tak dobrze, jak niektórym mogło się wcześniej wydawać. Nie uprzedzajmy jednak faktów, Keith w styczniu zdobył NXT North American Championship z rąk Roderika Stronga, a następnie zaliczył jednorazowy występ podczas Royal Rumble meczu. Po solidnym pół roku dostał on szansę zostania pierwszym w historii NXT Double Champem, co ostatecznie udało mu się podczas drugiej nocy NXT Great American Bash, pokonując Adama Cole'a, kończąc tym samym jego ponadroczny title reign. Niestety, od tego czasu była już dla niego tylko równia pochyła. Najpierw zwakatowanie tytułu North American w celu skupienia się na bronieniu głównego mistrzostwa złotej tygodniówki, które stracił podczas pierwszej obrony na pay-per-view w walce z Karrionem Crossem. Już następnej nocy zostało zapowiedziane, że Lee zmierza na czerwoną tygodniówkę. Początek miał całkiem obiecujący. Wygrał on z Randym Ortonem na Payback, jednak tutaj jego sukcesy się kończą. Do Survivor Series brał udział w wielu walkach, jednak nigdy nie mógł on wygrać czysto.
Na koniec wygrana w Survivor Series meczu i ostatni row, na którym zdobył on miano pretendenta do WWE Championship. Nie wspominam o tymczasowej muzyce wejściowej Keitha, bo chcę o niej jak najszybciej zapomnieć. Być może za rok będę się z tego śmiać, jednak 2021 musi należeć do tego, który wygrzewa się w blasku swojej chwały. Numer 7. Asuka. Gdyby nie przypadek, być może Japonki wcale nie byłoby na tej liście. Rok rozpoczęła jako mistrzyni kobiet tag team wraz z Kairi Sane. Pasy straciły na największej gali roku i od tego czasu Empress of Tomorrow skupiła się na singlowej rywalizacji. Wygrała kobiecą walizkę Money in the Bank, w której zamiast kontraktu znajdował się pas mistrzowskiej kobiet Raw z racji na ciążę Becky Lynch. W tym miejscu Asuka powinna powiedzieć głośno thank you dla Setha Rollinsa. Akurat jeśli o to chodzi, to Japonka nie będzie miała większych problemów, ponieważ krzyczenie było sporą częścią jej tegorocznego gimmiku. Niekiedy była ona jedynym jasnym punktem na czerwonej tygodniówce. Jeśli chodzi o rywalizację, to walczyła z Nia Jax na Backlash, z Sasha Banks na Extreme Rules. Szkoda tylko, że obydwie te walki zakończyły się no contestem. Dalej SummerSlam, gdzie odzyskała swój tytuł z rąk Saszy, plus mogła zdobyć tytuł kobiet SmackDown. Dalej Clash of Champions, czyli rywalizację z Mickie James i Zeliną Vega. Na Survivor Series walka Champion vs Champions The Boss, a na koniec ponowne zdobycie mistrzostw tag team, tym razem wraz z Charlotte Flair. Nie najgorzej i przypominam tutaj, że nie miała ona praktycznie żadnych przerw przez cały rok. Numer 6. Io Shirai. Jest to jedyna osoba w tym zestawieniu, która spędziła cały rok na środowej tygodniówce. W żadnym stopniu jej to jednak nie ujmuje, a wręcz przeciwnie. Będąc szczerym, do momentu zdobycia przez nią kontraktu o walkę o tytuł kobiet NXT, niezbyt kojarzyłem tą zawodniczkę. Szybko jednak podbiła ona moje serce i równie szybko zdobyła pas na NXT TakeOver In Your House. Od tego czasu staram się nie przegapić ani jednej jej walki. Sasha na Great American Bash, Dakota na 30 i Candice na 31 i Halloween Havoc. Nie wspominam nawet o jej świetnym występie podczas Wargames meczu. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy chcę ją widzieć w main rosterze, ponieważ zbytnio bym się obawiał o to, aby jej nie zakopali. Kończąc mój wywód, jak dla mnie obecnie najlepsza ringowo zawodniczka w całym profesjonalnym wrestlingu. Numer 5. Sasha Banks. It's boss time! Wchodzimy do najlepszej piątki i od razu zaczynamy z obecną mistrzynią kobiet SmackDown. Gdybym miał zdefiniować 2020 dwoma zawodnikami, to byłyby nimi Sasha Banks i Bayley. No i druk gdzieś pomiędzy. Chyba w tym przypadku nie będę się rozdrabniać, ponieważ cała rywalizacja z jej byłą najlepszą przyjaciółką była zdecydowanie najlepsza w tym roku. Pewnie znajdzie się nie jeden znawca, który powie, ale przecież rywalizacja rozpoczęła się dopiero we wrześniu. Wszystkie osoby, które regularnie oglądały każdą tygodniówkę, mogły ujrzeć te małe smaczki i poczuć towarzyszącą niepewność, czy w pewnym momencie jedna nie zdradzi drugiej. Obydwie prowadziły cały produkt, jednak wybacz Sasza, ale jak dla mnie zawsze byłaś tą w cieniu. Tak czy siak, to ona zakończyła rok jako mistrzyni, pokonując po drodze Askę na Survivor Series i Carmelle na TLC. Numer 4. Randy Orton. Najlepszy rok Randy'ego, jaki jestem sobie w stanie przypomnieć. Cała rywalizacja z Edge'em to jeden wielki majstersztyk, zaczynając od Royal Rumble, kończąc na The Greatest Wrestling Match Ever. Następnie Viper skupił się na kopaniu legend w głowę, a dalej na jego celowniku pojawiło się mistrzostwo WWE. Tutaj trzeba przyznać, że jego rywalizacja z McIntyre'em była zdecydowanie zbyt przeciągnięta, ale ostatecznie Apex Predator dopiął swego i w main evencie Hell in a Cell położył swoje dłonie na najważniejszym złocie federacji. Szkoda, że tylko na 4 tygodnie, ponieważ jestem pewien, że gdyby Randy skończył rok z mistrzostwem, to byłbym w stanie dać go jeszcze wyżej. Po prostu na mikrofonie nie ma chyba obecnie lepszej osoby w WWE. 2020 skończył jednak z przytupem, spalając żywcem Finda na TLC i najprawdopodobniej Alexa Bliss na ostatnim Raw, ale jako Lesiu z przeszłości jeszcze tego nie wiem. Numer 3. Roman Reigns. Przepraszam Roman, nie uznaj tego za brak szacunku. Uznaję ciebie za Tribal Chiefa, jesteś na szczycie stołu. Po prostu przez to, że nie było cię przez pół roku, dwóch wrestlerów zdołało cię przeskoczyć w naszym rankingu. Nie zmienia to jednak faktu, że od września nikt nawet nie był w stanie się do ciebie zbliżyć. Niesamowita rywalizacja z Jeyem Uso, a następnie z Kevinem Owensem. Po prostu wszystkiego, czego dotykasz, zamieniasz w złoto. No i ponad wszystko współpraca z Paulem Heymanem. Nie wiesz, jak bardzo kusi mnie, żeby dawać ciebie na każdą miniaturkę WWE Shortcut. Nie będę wspominać o tym, co działo się wcześniej, bo popsułoby to całą kompozycję. Jeżeli w tym samym momencie, za rok, Roman nadal będzie mistrzem, znajdzie się o dwa miejsca wyżej i nie jest to predykcja. To jest spoiler. Numer 2. Drew McIntyre.
Jeżeli ktokolwiek rok temu, przed Sylwestrem, powiedziałby mi, że Drew McIntyre znajdzie się na podium mojego rankingu top 10 wrestlerów WWE za 2020, powiedziałbym mu na pewno dwie rzeczy. Po pierwsze, nie nagrywam na YouTubie. Po drugie, weź trochę przystopuj, bo nie wytrzymasz do 12. Jednak to, co w tym roku osiągnął Scott, trudno opisać w słowach. W przeciągu 12 miesięcy z średniego midcardera stał się ustabilizowaną supergwiazdą na następne lata. Wygrał Royal Rumble match, a następnie jak gdyby nigdy nic pokonał w main evencie WrestleMania samego Brocka Lesnara, zdobywając WWE Championship. Następnie rywalizacje z Sethem Rollinsem, Bobbym Lashleym i Dolphem Zigglerem wszystkie nie schodziły poniżej pewnego poziomu. Dalej Randy i lekkie zastopowanie momentum, które powróciło po ponownym zdobyciu tytułu i walce z Romanem Reignsem na Survivor Series. Zakończenie również nie było najgorsze, z racji na to, że pokonał AJ'a i Miza w TLC meczu. Naprawdę miałem wielką zagwozdkę, kogo dać na pierwszym miejscu, jednak wybaczcie, ale dla mnie zwyciężczyni może być tylko jedna. Numer 1. Bayley. Boże święty, jako ona w tym roku była niesamowita. Naprawdę, pozycja ta nie jest spowodowana jej ponadrocznym title reignem z tytułem kobiet SmackDown, co również powinno zostać odnotowane. Po prostu to, jaki progres zaliczyła ze swoją heelową postacią w tak krótkim czasie, jest naprawdę godne podziwu. Poza Drew, to ona wraz z Saszą były głównym powodem, dlaczego oglądałem każdą tygodniówkę. Wybaczcie, ale nie jestem w tym momencie w stanie opisać wam tego, jak zajebista Bayley była w tym roku i jej pozycji nie zepsuły nawet ostatnie tygodnie, podczas których przegrywała wszystko jak leci. Słyszałem, że wielu fanów i dziennikarzy w swoich topkach nie dali jej nawet wśród 10 najlepszych. Powiem krótko, ding dong, hello, nie znacie się na wrestlingu. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że docenicie moją pracę i pozostawicie po sobie łapkę w górę oraz zostaniecie na dłużej, klikając przycisk subskrybuj. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim, zarówno starym wyjadaczom tego kanału, jak i nowym widzom, za mój pierwszy rok jako prowadzący kanału Attitude Polska. Po wielu godzinach pracy mogę chyba z czystym sumieniem powiedzieć, że został on w pewnym stopniu wskrzeszony i mam nadzieję, że następny rok będzie jeszcze bardziej owocny. Mówił do was Lesiu z Attitude Polska i słyszymy się już wkrótce. Cześć! A i zapomniałem dodać, żebyście weszli na naszą grupkę na Facebooku, ponieważ dzisiaj zaczynamy podsumowanie roku.